Kolaboranci III Rzeszy. Chaim Rumkowski. Wyobraź sobie, że twój kraj został napadnięty. Najeźdźca uwięził twoich rodaków. Torturuje ich i metodycznie eksterminuje. I wyobraź sobie, że okupant wyznaczył cię na przywódcę uwięzionych. Ich los jest w twoich rękach. Czy poderwiesz rodaków do z góry przegranej walki? Czy też będziesz negocjował z wrogiem, żeby jak najdłużej utrzymać ich przy życiu? Przed takim dylematem stanął Chaim Rumkowski. Rumkowski był zarządcą drugiego co do wielkości getta żydowskiego w Polsce. Współpracował z Niemcami. Z ich polecenia organizował selekcję, skazując rodaków na śmierć w obozach zagłady. Wierzył, że dzięki współpracy z okupantem ocali część Żydów. Czy naziści zrobili z niego kozła ofiarnego? Czy Rumkowski był kolaborantem i zdrajcą, czy też układał się z Niemcami, bo chciał uratować część mieszkańców getta? Rumkowski nie miał wyjścia. Musiał słuchać Niemców. Każdy na jego miejscu musiałby tak postąpić. Jedyną alternatywą było samobójstwo. W latach 30. łódzka wspólnota Żydów była jedną z największych w Europie. Rumkowski należał do tutejszej elity. Chaim Rumkowski urodził się na Wołyniu. Gdy wybuchła II wojna światowa, miał 62 lata. W drugiej połowie lat 30. został kierownikiem największego łódzkiego sierocińca. Była to jedna z najlepszych tego typu placówek w Polsce. W Polsce, podobnie jak w prawie całej Europie, szerzył się wtedy antysemityzm. Rumkowski był ważnym przedstawicielem mniejszości żydowskiej. Udało mu się wynegocjować korzystne warunki dla swojego sierocińca. Był zdolnym negocjatorem, co przydało mu się, gdy został zarządcą łódzkiego getta. Pierwszego września 1939 roku Niemcy zaatakowali Polskę. Tak zaczęła się II wojna światowa. Wehrmacht robił błyskawiczne postępy. Polska obrona załamała się. Niemcy opanowali kraj w ciągu miesiąca. Za żołnierzami Wehrmachtu podążały oddziały SS, których zadaniem była eksterminacja osób uznanych za niepożądane.
Ofiarą represji padli m.in. polscy Żydzi. Niemcy zlikwidowali żydowskie instytucje. Rozstrzeliwali intelektualistów i działaczy politycznych. Ziemie zachodnie Polski wcielono do Rzeszy. Naziści zamierzali pozbyć się Polaków, Żydów i Cyganów. Podbite tereny mieli zasiedlić Niemcy. Wehrmacht zajął Łódź tydzień po wybuchu wojny. Niemieckich żołnierzy witali Volksdeutsche, ludzie pochodzenia niemieckiego zamieszkujący poza granicami Rzeszy. Dla nich był to szczęśliwy dzień. Na początku 40 roku łódzkich Żydów wypędzono z mieszkań i przeniesiono do getta. Utworzono je na terenie Starego Miasta. W kwietniu getto otoczono ogrodzeniem z drutu kolczastego. Nikt nie mógł dobrowolnie z niego wyjść, ani do niego wejść. Łódzkie getto utworzono jako jedno z pierwszych. Kolaboranci III Rzeszy, Chaim Rumkowski. Helen Aronson ma 84 lata. Mieszka pod Londynem. Jako dziecko mieszkała pod Łodzią. Gdy wybuchła wojna, miała 12 lat. Wraz z rodziną trafiła do łódzkiego getta. Zabrali nas pewnej soboty. To był piękny dzień. Tej soboty do getta pomaszerowało jakieś 8 tysięcy Żydów. Polacy stali na chodnikach i patrzyli na nas w milczeniu. Maszerowaliśmy w ciszy. Szliśmy i szliśmy. Trzymałam się blisko mamy i brata. Mijaliśmy niemieckich żołnierzy z psami. Nikt nie wiedział, co nas czeka. Do getta szliśmy jakąś godzinę. Niemcy uznali, że Żydzi muszą sami troszczyć się o porządek w getcie. Dzięki temu nie musieli powierzać tego zadania swoim urzędnikom. Okupanci powołali urząd przewodniczącego starszeństwa Żydów. Powierzyli to stanowisko Chaimowi Rumkowskiemu. W szczytowym okresie populacja getta wynosiła prawie ćwierć miliona ludzi. Dlaczego na zarządcę getta Niemcy wybrali właśnie Rumkowskiego?
Może dlatego, że z wyglądu nie przypominał Żyda. Być może Niemcy woleli rozmawiać z kimś, kto nosił się jak przeciętny Europejczyk. Rumkowski miał niebieskie oczy i nie zapuścił brody. Miał już doświadczenie w negocjacjach z nieprzychylnymi Żydom władzami. Jednak jako zarządca łódzkiego getta stanął przed strasznym dylematem. Tym razem miał układać się z ludźmi, którzy za wszelką cenę chcieli zniszczyć jego naród. Gdyby odmówił, Niemcy mogliby zlikwidować getto i jego mieszkańców. Współpracując z nimi, ryzykował, że zostanie uznany za kolaboranta. Podczas wojny przed takim dylematem stanęło wielu żydowskich przywódców. Najwięcej kontrowersji wzbudziła jednak historia Rumkowskiego. Warunki panujące w getcie wystawiły na próbę talenty organizacyjne nowego zarządcy. Rumkowski trafił w sam środek piekła. Panował straszny tłok. W jednym pomieszczeniu mieszkało nawet 12 osób. Po ulicach chodzili ludzie, którym sterczały przez skórę wszystkie kości. Niektórzy przewracali się i po prostu umierali. Specjalne brygady zabierały zwłoki z ulic. Trudno to wszystko opisać. Warunki były potworne. Choroby, brud, coś strasznego. Uważam, że Rumkowski robił wszystko, co mógł, żeby nam pomóc. Zarządca getta zobowiązał się pomagać rodakom. Jednak Niemcy dali mu jasno do zrozumienia, że utrzymanie Żydów przy życiu ich nie interesuje. Friedrich Übelhor, prezydent rejencji kalisko-łódzkiej, zanotował. Już dziś wiadomo, że getto jest rozwiązaniem tymczasowym. Osobiście ustalę, kiedy i jak pozbyć się Żydów. Pewne jest, że ten wrzut trzeba wyciąć do cna. Rumkowski musiał wymyślić, jak uratować rodaków. Niemcy zamknęli na niewielkim obszarze prawie ćwierć miliona ludzi. Żywności brakowało od samego początku. Żydzi mieli płacić za swoje utrzymanie. Byli jednak odcięci od świata, a ich dobra skonfiskowano. Nie mieli czym płacić. Rumkowski uznał, że musi spełniać każde żądanie okupantów. Mógł odmówić, ale wtedy Niemcy użyliby siły, co oznaczało niepotrzebne ofiary. Rumkowski miał jednak asa w rękawie. Żydzi mogli pracować. Rumkowski mawiał, że ich praca to złoto najwyższej próby. Chciał zamienić getto w wielki obóz pracy. Obóz miał stać się ważnym trybikiem niemieckiej machiny przemysłowej.
Runkowski nakreślił swój plan w liście, który wysłał do Hansa Bibofa, szefa niemieckiej administracji łódzkiego getta. Napisał: mam tutaj 20 tysięcy wykwalifikowanych robotników. Mogę przygotować dla nich miejsca pracy na terenie getta. Wytwarzane przez nich produkty będą przekazywane władzom. Być może w ten sposób uda się nam pokryć koszta naszego utrzymania. Praca pozwoli nam zadbać o biednych i chorych. Pracując, zaspokoimy wszelkie potrzeby mieszkańców getta. Runkowski przekonał Niemców. Bibow wyraził zgodę. Robotnicy z łódzkiego getta mieli pracować na rzecz niemieckiej machiny wojennej. Bibow liczył na to, że dzięki temu awansuje. Runkowski zabrał się do pracy. Pod koniec 40 roku w getcie powstały pierwsze fabryki. Żydzi pracowali w szwalniach, warsztatach szewskich, stolarskich i metalurgicznych. Wytwarzali dobra przede wszystkim dla niemieckiej armii. W getcie powstawały mundury, plecaki, buty, a nawet amunicja. Naczelne dowództwo SS było zadowolone. W roku 1941 getto wizytował szef SS Heinrich Himmler. Jeden z mieszkańców getta zanotował w pamiętniku rozmowę Himmlera z Runkowskim. Himmler zapytał: jak się wam wiedzie? Całkiem dobrze, odparł Runkowski. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby getto było wydajne. Moje motto brzmi: praca, spokój, porządek. A więc pracuj dalej dla dobra swoich ludzi, odparł Himmler. To się wam opłaci. Ale Runkowski chciał zrobić o wiele więcej. Niemcy dali mu wolną rękę. Mógł zarządzać gettem po swojemu. Zamierzał utworzyć miniaturowe państwo żydowskie. Powołał urząd do spraw administracji. Zorganizował też pomoc społeczną. W porównaniu z innymi gettami warunki panujące w łódzkim były dobre. Helen Aronson pamięta, że zmiany były widoczne gołym okiem. Mieszkaliśmy w miniaturowym państwie. Mieliśmy służbę zdrowia, policję, zakłady fryzjerskie. Organizowano przedstawienia i występy. Było wszystko, co można znaleźć w normalnym państwie. Ludzie pracowali i wytwarzali przeróżne dobra. Runkowski utworzył nawet szkoły. Łódzkie getto było jedynym w Polsce, w którym Żydzi mogli oficjalnie się kształcić. Zdołał też stworzyć dom kultury i synagogę. Gdy Niemcy zakazali praktyk religijnych, samodzielnie udzielał ślubów. Jednak jego plan obrócił się przeciwko niemu. Kolaboranci III Rzeszy, Chaim Runkowski. Runkowskiemu udało się wynegocjować z Niemcami wymianę dóbr wytwarzanych w getcie za żywność. Jednak to Niemcy decydowali, jak będą płacić. To oni dyktowali warunki. Decydowali o tym, co ma produkować getto i ile żywności dostanie w zamian. Runkowski zakładał, że Niemcy zachowają się racjonalnie. Getto pracowało dla nich, a więc warto było utrzymać je przy życiu.
Nie wiedział jednak, że dla nazistowskich władz liczy się zabijanie Żydów, nie zysk. Niemcy dopilnowali, żeby żywności zawsze było za mało. Często przywozili zepsute produkty. Runkowski wprowadził reglamentację żywności. Jednak to nie wystarczyło, żeby utrzymać wszystkich przy życiu. Coraz więcej osób umierało z głodu. Problemy Runkowskiego zaczęły się piętrzyć. Produktywność getta rosła. Niemcy mieli coraz bardziej wygórowane żądania. Robotnicy zaczęli strajkować przeciwko ciężkim warunkom. Strategia Runkowskiego opierała się na pracy. Żydzi musieli dostarczać Niemcom produkty, a protesty skazywały getto na śmierć głodową. Runkowski powtarzał, że strajk może doprowadzić do likwidacji getta. Na jednej z demonstracji ogłosił: wszyscy strajkujący są przestępcami i zostaną usunięci. Każe ich aresztować i wysłać do obozów pracy. Jednak protesty nie ustały. Demonstranci skandowali hasła: zabić Runkowskiego, otworzyć getto. Runkowski był coraz bardziej despotyczny. Nasłał na buntowników policję z getta. Wymuszał posłuszeństwo głodem. Żywność otrzymywali tylko ci, którzy pracowali. Ponownie przemówił do strajkujących. Moje motto brzmi: praca. Ona utrzymuje nas przy życiu. Wy chcecie wszystko zniszczyć. Żeby ocalić getto, muszę działać bez skrupułów. Jak chirurg, który amputuje nogę, żeby uratować pacjentowi życie. Czy to okoliczności zmusiły Runkowskiego do takiego postępowania? Czy też po prostu walczył o utrzymanie władzy? Pewne wydarzenia sugerują, że funkcja zarządcy getta coraz bardziej mu się podobała. Zaczął nazywać swoje biuro kancelarią, na wzór kancelarii Rzeszy. Zachęcał ludzi do modlenia się za jego zdrowie. Gazeta wydawana w getcie publikowała wiersze wychwalające jego osiągnięcia. Otwarcie mówiono o tym, że osoby należące do starszeństwa prowadzą wygodne życie, gdy inni głodują. Wielu Żydów uznało, że Runkowski nie jest zbawcą, lecz kolaborantem. Faworyzował bliskich mu ludzi. Helen Aronson miała szczęście. Runkowski jeździł powozem. Miał swoją ochronę. Wizytował warsztaty i inne miejsca. Zapytał, czy chce się z nim przejechać. Powiedział, że podwiezie mnie pod sierociniec. Gdy jechałam powozem, czułam się jak królowa. Samo przebywanie w pobliżu Runkowskiego było przepustką do lepszego życia. Miał olbrzymią władzę. W końcu wydarzyło się coś, co jeszcze bardziej zaostrzyło warunki umowy, jaką Runkowski zawarł z nazistami. W styczniu 1942 roku nazistowscy prominenci spotkali się nad jeziorem Wannsee, położonym pod Berlinem.
Tematem spotkania było ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Naziści przetrzymywali w obozach miliony Żydów. Debatowali nad tym, co z nimi zrobić. Pozostawienie ich na śmierć głodową było niepraktyczne. Hitler potrzebował skutecznej i szybkiej metody. Podczas konferencji zdecydowano o utworzeniu w Europie obozów śmierci. Żydzi mieli być systematycznie mordowani. Łódzkie getto błyskawicznie odczuło skutki tej decyzji. Kilka tygodni po konferencji Niemcy polecili Rumkowskiemu przygotować do przesiedlenia 20 tysięcy osób. Poinformowali go, że Żydzi zostaną przeniesieni do obozów pracy. Rumkowski próbował negocjować. Chciał, żeby liczbę przeniesionych zmniejszono o połowę. Na dłuższą metę nie miało to jednak żadnego znaczenia. Wiosną i latem 1942 roku Niemcy zorganizowali kolejne przesiedlenia. Tysiące Żydów gromadzono na stacjach i zamykano w wagonach bydlęcych. Mieszkańcy getta jeszcze nie wiedzieli, jaki los czeka wywiezionych. Znaliśmy nazwę Auschwitz, ale nie mieliśmy pojęcia, co to za miejsce. Czasem ktoś zostawiał w wagonach skrawki papieru. Było na nich napisane: nie jedźcie tam. Nikt jednak nie wiedział, co się tam dzieje. Co mówiono o tych deportacjach? Myśleliśmy, że zabierają ich do pracy. Tak nam mówiono. Mieli pracować w Niemczech. Latem 1942 roku reputacja Rumkowskiego została jeszcze bardziej nadszarpnięta. W getcie mówiono, że zarządca wyznacza do przesiedlenia tych, którzy się mu sprzeciwiają. Na początku września Niemcy, wspierani przez policję z getta, zaczęli usuwać osoby, które nie nadawały się do pracy. Zaczęli od szpitali. Do obozów śmierci wywieziono 2000 chorych, w tym 400 dzieci. Była to brutalna akcja. Getto było odcięte od świata, jednak pewne wskazówki nie pozostawiały wątpliwości co do tego, co czeka przesiedlonych. W roku 1942 do łódzkiego getta przywieziono worki z odzieżą. Jeden z mieszkańców zanotował: w workach są zdezynfekowane ubrania. Prawie wszystkie płaszcze były porozcinane na szwach. Znaleźliśmy dokumenty ludzi z całej Europy. Niektóre papiery sporządzono w naszym getcie. Było już jasne, że ludzie zabrani pociągami nie wrócą. Niemcy chcieli po prostu ponownie wykorzystać ubrania ofiar. We wrześniu 1942 roku przedstawili kolejne żądania. Najbardziej makabryczne w historii łódzkiego getta.
zarządzili deportację dzieci do 10 roku życia i osób, które ukończyły 65 lat. Przed wojną Rumkowski pracował z pełnym zaangażowaniem jako kierownik sierocińca. Mimo to znów zgodził się na współpracę. Wygłosił jedno z najbardziej dramatycznych przemówień II wojny światowej. Z jego słów wynika, że wiedział, jaki los czeka deportowanych. Na nasze getto spadł straszliwy cios. Musimy oddać im to, co dla nas najcenniejsze – dzieci i starców. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że będę musiał prosić was o takie poświęcenie. Bracia i siostry, błagam was, oddajcie mi je. Oddajcie mi swoje dzieci. Helen Aronson miała wtedy 15 lat. Była użytecznym robotnikiem i mogła liczyć na przychylność Rumkowskiego. Świetnie pamięta jego przemówienie. Jak można prosić rodziców o to, żeby oddali swoje dzieci? Większość ludzi nie dałaby rady tego zrobić. Nie wiem, jak Rumkowski zdołał wykrztusić z siebie te słowa. Chyba byłoby lepiej, gdyby Niemcy po prostu zabrali dzieci. Najlepiej, gdyby w ogóle nie przemawiał. Dla rodziców to były potworne chwile. Nie pojmuję tego. Jak można wysłać dzieci na śmierć? Prosto do komór gazowych. Nie rozumiem, dlaczego Rumkowski się na to zgodził. Czy miał wybór? Z całą pewnością nie tylko on stanął przed takim dylematem. Wielu żydowskich przywódców usłyszało to samo żądanie, ale część z nich zareagowała inaczej niż Rumkowski. Adam Czerniaków był zarządcą warszawskiego getta. Niemcy rozkazali mu zorganizować deportację 6000 ludzi dziennie, w tym dzieci. Czerniaków współpracował z Niemcami przez 2 lata. Czara goryczy przelała się, gdy usłyszał, że pociągi wywożą ludzi na pewną śmierć. Trzeciego lipca 1942 roku Czerniaków popełnił samobójstwo, zażywając kapsułkę z cyjankiem. W liście do żony napisał: żądają ode mnie, bym zabił dzieci mojego narodu. Dłużej tego nie zniosę. Pozostała mi tylko śmierć. Niech moja postawa będzie przykładem dla innych. Czerniaków postąpił inaczej niż Rumkowski. Kolaboranci III Rzeszy, Chaim Rumkowski. Czerwca 1944 roku alianci przepłynęli kanał La Manche. Ta data na zawsze zapisze się w historii. Amerykanie i Brytyjczycy przeprowadzili największą morską operację desantową w dziejach. Latem 1944 roku nie było już żadnych wątpliwości co do tego, że Niemcy przegrają wojnę.
Po lądowaniu aliantów w Normandii, niemieckie wojska musiały walczyć na dwa fronty. Himmler zarządził likwidację łódzkiego getta. W tym momencie było to największe skupisko Żydów na terenach okupowanych przez Niemców. Rumkowski znów zgodził się współpracować. W sierpniu 1944 roku przemówił do łódzkich Żydów. Apeluję do waszego rozsądku. Zgłaszajcie się do transportów. Prawie wszyscy Żydzi zostali usunięci z getta. Niemcy pozostawili w nim tylko 750 osób. Helen Naronson znalazła się w tej grupie dzięki sympatii, jaką żywił do niej Rumkowski. Nasza grupa miała zrobić porządek. Kazano nam posprzątać wszystkie mieszkania i usunąć z nich pozostały dobytek. Potem musieliśmy wszystko posegregować. Niemcy chcieli to wywieźć do siebie. Pościel, naczynia, sztućce, meble i ubrania miały trafić do Niemiec. Układaliśmy wszystko w wielkie stosy. Potem zabierały to ciężarówki. Wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, wywieziono do Niemiec. Zostawiono nas w getcie tylko i wyłącznie po to, żebyśmy wykonali tę pracę. Każdy z nas miał przy sobie truciznę. Wiedzieliśmy, że po skończeniu tego zadania czeka nas śmierć. Mieliśmy podzielić los pozostałych. Uznaliśmy, że gdy przyjdzie czas, zażyjemy truciznę. Sprzątanie getta zakończyło się w styczniu 1945 roku. Pozostali w getcie ludzie mieli szansę na ratunek. Do Łodzi zbliżała się Armia Czerwona. Rodzina Helen ukryła się przed Niemcami w piwnicy. Siedzieliśmy tam przez kilka dni. Dłużej byśmy nie wytrzymali. Nie mieliśmy żadnego dobytku i brakowało nam powietrza. W końcu mój brat ostrożnie podniósł klapę w podłodze. Nikogo nie było widać. Panowała cisza. Pewnego dnia usłyszeliśmy głośne tupanie. Mama powiedziała, że chyba słyszy rosyjski. Pomyśleliśmy, że oszalała. Odważyliśmy się podnieść klapę i zobaczyliśmy rosyjskiego żołnierza. Powiedział, że wojna się skończyła i jesteśmy wolni. Co się stało z Chaimem Rumkowskim? Część historyków twierdzi, że wraz z żoną zgłosił się do przesiedlenia.
Tak trafił do transportu Żydów, których wywieziono do Auschwitz. O jego przybyciu opowiedział świadek. Rumkowski nie miał pojęcia, gdzie trafił. Zapytał mnie, co się tu dzieje. Warknąłem do niego: nie czujesz smrodu? Nie widzisz dymu? Byłem wściekły za to, co zrobił moim przyjaciołom. W końcu zapytał, co to za miejsce, a gdy powiedziałem, że Auschwitz, uderzył się dłonią w czoło. Czy Rumkowski rzeczywiście zginął w komorze gazowej? Być może stało się inaczej. Podobno trafił do Auschwitz wraz z ostatnim transportem z łódzkiego getta. Zabrano całą jego rodzinę. Słyszałam, że w obozie zabili go Żydzi. Nie jestem pewna, co właściwie się z nim stało. Jak ocenić człowieka, który dobrowolnie wysyłał swoich rodaków do obozów śmierci? Dla wielu Rumkowski był kolaborantem. Jednak łódzkie getto przetrwało najdłużej ze wszystkich. Z całą pewnością uratowało się 750 mieszkających w nim Żydów. Niektórzy twierdzą, że getto przetrwało tak długo dzięki Rumkowskiemu. Dla mnie nie był kolaborantem. Każdy na jego miejscu musiałby postąpić tak samo. Rumkowski musiał słuchać Niemców. Nie miał wyjścia. Gdyby odmówił wydawania ludzi, Niemcy zajęliby się wszystkim sami. Nie miał wyjścia. Każdy na jego miejscu musiałby robić to samo. Jedyną alternatywą dla niego było samobójstwo. Ale czy jego śmierć cokolwiek by zmieniła? Nie sądzę. Wersja polska Toja Studios. Tekst Michał Wawszczak. Czytał Remigiusz Fladrowski.